Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy jazdę testową autem po montażu instalacji gazowej. Montaż już jest zakończony, regulacja też już się odbyła. Regulacja jest statyczna i w drodze, także teraz chcielibyśmy zaprezentować już gotowe auto, a mianowicie wrażenia z jazdy właśnie tą oto Skodą. No, kilka słów o samochodzie. Jest to Skoda Rapid z silnikiem 1.4 TSI, auto wyprodukowane w 2017 roku. Silnik jest tu zamontowany o mocy 125 koni mechanicznych, 1.4 turbo z bezpośrednim wtryskiem paliwa. W tym przypadku jest to symbol o silniku CZCA. Także mamy tutaj niewielki silniczek, można powiedzieć era downsizingu, z bezpośrednim wtryskiem, w trosce o przede wszystkim ekologię, ekonomię. Dlatego też tutaj instalacja BRC SDI 2.0 się idealnie sprawdzi. Kilka słów o instalacji. Jest to instalacja przeznaczona do obsługi właśnie aut z bezpośrednim wtryskiem paliwa do silników czterocylindrowych, jak również do niektórych silników sześciocylindrowych. Świetny włoski produkt, objęty dwuletnią gwarancją bez limitu kilometrów, co w połączeniu z montażem Energy Gas Polska daje nam gwarancję bezproblemowej eksploatacji. Kilka słów o spalaniu samego samochodu. Około 9 litrów benzynki takie auto pali. Zakładamy, że jeździmy głównie po mieście, jest to niewielkie autko. Także około 9 litrów benzyny, są to wyniki jak najbardziej realne. Gazu nam auto spali około 10 litrów, do tego doliczmy z 1,5 litra benzyny, którą trzeba zastosować celem schłodzenia wtryskiwaczy benzynowych znajdujących się bezpośrednio w komorze spalania. To jaki jest dotrysk zależy poniekąd od instalacji gazowej, poniekąd też od zapotrzebowania samego auta, silnika, dokładnie zapotrzebowania właśnie na tą benzynę, aby zachować jak najdłużej jego sprawność oraz efektywność. Uzyskane tutaj wartości spalania pozwolą nam zaoszczędzić około 200 zł na każdym przejechanym 1000 km, co w przypadku można powiedzieć kilometrów, które robimy rocznie, daje naprawdę bardzo, bardzo okazały wynik, gdzie cena 4600 zł potrafi się zwrócić już po 23 tysiącach kilometrów, także uśredniając wyniki kilometrowe naszych klientów, możemy powiedzieć, że instalacja w niecały rok całkowicie się zwróci, dalej będzie nam przynosiła niebagatelne już oszczędności, zostaną nam w kieszeni pieniążki, które możemy przeznaczyć na zupełnie inne cele niż na paliwo. Kilka słów jeszcze o zbiorniku. Tutaj w miejsce koła zapasowego świetnie wpasowała się butla o pojemności 56 litrów. Taki zbiornik pozwoli na przejechanie około 450 km na jednym tankowaniu. Oczywiście, jak ja to zawsze często powtarzam, w trasie, kiedy jedziemy spokojnie, nigdzie się nie śpieszymy, nie jesteśmy szczególnie załadowani, nie jedziemy jakoś nie wiadomo jak szybko, czy też unikamy gwałtownych przyspieszeń, ta wartość oczywiście może ulec znacznemu zwiększeniu. Także jeżeli posiadają Państwo auto z bezpośrednim wtryskiem paliwa, nie bójmy się tej technologii, my już się jej nie boimy, mamy bardzo duży asortyment instalacji gazowych, można powiedzieć duże doświadczenie, bo od kiedy się pojawiły, no to działamy na tym tle. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, czy to właśnie z zakresu montażu instalacji, czy też serwisu. Dziękujemy.